Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Nanolex i pasta One Polish and Protect, czyli pasta one stepowa z zabezpieczeniem. I teraz tak, zacząłem, jeżeli chodzi o tę pastę, od akcji na felgach, której nie pokazałem, stwierdziłem, że nie ma sensu. Tam sobie ją położyłem, chciałem zobaczyć, jak ona się zachowuje. I wstępnie mówię, o ciekawie się pracuje, naprawdę można długo nią popracować, więc stwierdziłem, że najpierw pierwsze co sprawdzę, to na ile usuwa, słuchaj, i na ile zabezpiecza. Znaczy nie, w sumie to na ile maskuje, o może tak, i na ile usuwa. W ten sposób. A lakier to była cytrynka, gdzie pożyczyłem ją do testu Ceramikera, tego słynnego wynalazku, tego fantastycznego produktu. Zresztą, zobacz, jak to wyglądało na dualce.
No i teraz tak, jak widać, ładnie wycięło. No tutaj wiadomo, no tutaj się dostosowujemy do danego lakieru i tu w zależności od gąbki, w zależności od maszyny. Także tutaj można kombinacji przeprowadzać mnóstwo. Ja tą pastą, słuchaj, jeździłem nawet na futrze. I wycina. Wycina pięknie. Tak naprawdę ciekawa. Jeżeli chodzi o samą polerkę, ciekawa pasta. Naprawdę bardzo fajna. Ciąłem Skodę, ciąłem Audi, ciąłem Cytrynę. Fiaty jakiś się też jeszcze pojawił, tam znajomego. Także trochę się pobawiłem. I przy każdej gąbce oczywiście inne wykończenie, inne możliwości. Ale samo cięcie cięciem chciałem sprawdzić też, na ile flądra, pasta, a jeszcze zapach, jest obłędny. Po prostu masakra. No cudowna sprawa, no cudowna sprawa. Pachnie takimi kwiatami, naprawdę, taki zapach wielokwiatowy, tak bym to ujął, ale jak wpada z nią na maszynę i złapie temperaturę, to śmierdzi jak, jakby to określić, nie wiem, tak jak stary kapeć, jakbym wąchał stare kapcie. No nieprzyjemnie się robi wtedy, ale z samej butli fajnie. Zresztą, zobacz, ile posiedziała na błotniku Audi. Poleciałem tam, tam sobie testowałem, nie wiem czy już był film, tam sobie testowałem pasty i futra. Został gruby, poważny holz i wskoczyłem z tym produktem jako finish z zabezpieczeniem. Zobacz, jak to wyglądało i ile posiedział na błotniku. A, podkreślę jeszcze, że gdzieś wyczytałem, że tam wiele miesięcy zabezpieczenia? Chyba tak to było, tak. Chyba tak, że kilka miesięcy albo kilka tygodni. Nie chcę okłamywać, ale że w miarę długo może posiedzieć. Czy u mnie tak było? Zapraszam do dalszej części filmu. Zestawik Nanolexa. Postaram się, tak jak mówiłem, wykończyć go finiszowo i zostawić. I zobaczymy, jak długo będzie zabezpieczał mi lakier. Gdzieś w opisie wyczytałem, że pasta tam kilka miesięcy ma posiedzieć. Uff, ciekawe. Nie wierzę w to, nie ma szans. Jak posiedzi miesiąc, byłoby cudownie. No dobra, słuchaj. Mniejsze elementy, jadę. Tutaj jest akurat Royal Pad, finiszowy. Bardzo fajny pad. Fantastyczny, bym nawet powiedział. Większe elementy, będzie to 3M niebieski. Mieszamy pastę i lecimy z bałaganem. No, zapach przyjemny. Raz, dwa i trzy. Już. I na tym kończymy. No dobra. A jeszcze aparat. Zobaczymy, jakie będzie wykończenie. Widziałeś, co się dzieje? Na pełnej bombie. I zobacz, i jeszcze jest. To jest właśnie to, luksus. Lecisz nią naprawdę szybkie obroty. Uwielbiam. I zostawiam. Jeszcze, zobacz, mógłbym nią pracować i wypracowywać, ciąć,
wykańczać tak naprawdę jednoetapowo. Coś pięknego. O, wybacz, uderzyłem w kamerkę. Teraz tak. Tutaj, jeżeli chodzi o zbieranie tej pasty, ja idę po stosowną mikrofibrę. A dokładnie coś tłuściejszego, z tego względu, żeby ją dotrzeć. I nie będzie z tym najmniejszego problemu. Zobacz. Zobacz, co się dzieje. Fenomenalna pasta. Zaraz zobaczysz różnicę. Tam, gdzie byłem, a tam, gdzie mnie nie było. Tak jak widziałeś na początku filmu, ona też troszeczkę oszukuje oczywiście, ale bardzo dużo usuwa. Bardzo dużo usuwa. Dostosowujesz sobie pada do danego lakieru i masz naprawdę bajkę. No tu jest poezja, no co tu dużo mówić. Zobacz. I zaczynają się hologramy. I burdel. A tu mamy igłę. Wyciąga naprawdę perfekcyjnie. Uwielbiam tą pastę. Jedyny minus to taki trochę, no niestety, pyli. Ale wypracowywanie, raczej pyli. Jak ją wypracujesz do końca, to będzie pylić. Tak jak tutaj widziałeś, idealnie usiadło. Super, co? No dobra. Słuchaj, ja będę leciał dalej. Czyszczę sobie pada. Polecę całość i zobaczymy, jak to będzie wyglądać tak naprawdę w realu. Na ile ściągnie i jak, na ile nabłyszczy. Ale już widzę, że ziarno pokazuje cudownie. No i mam nata czarnego i pod dualkę. Już nawet widać, że jechałem tym sprzęcikiem, nie? Tutaj idealnie. Tylko, że tym razem wezmę na rotacji. Nie na dualce, tylko na rotacji. Ogarnę temat. Swoje już ten nacisk naprawdę wypracował. Dobra. Jedziemy. Zobaczymy, jak w dalszym ciągu na rotacji będą wychodzić holsy. Trzeba będzie wskoczyć z tym czarnym właśnie na tym. Na dualkę. I wykończyć to na zero. No dobra. Lecimy. Pom, 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 pom. No dobra. Thank you.
some sort of paradise. The answer is how to reach paradise, how to be what everyone wants to be. The answer is no way. No już, nie wiem. Może coś źle zrobiłem. Nie mam pojęcia. Od samego początku zachowywała się tak, jakby nie było zabezpieczenia. Tak. Powiem tak, że Koch M2 chyba by dłużej posiedział niż ten produkt. W sumie to podobnie może, o tak. I kurczę, tak się zastanawiam, czy na przykład to by nie była dobra baza na przykład pod wosk. Że położyć i na to wosk. Tego nie sprawdzałem, bo jeżeli sam produkt szybko spływa, no to z woskiem, no co? No to spłynie razem z woskiem. Więc tutaj sobie odpuściłem. I teraz tak, co do samego produktu. Jako pasta, kurczę, no fajnie się nią pracuje, bo Nanolex jest fajny, bo można nią naprawdę długo pracować. Długo. Wypracowuje się pięknie, przyjemnie pachnie, powiedzmy. Zależy, jak ją podgrzejesz. Cięcie w zależności, wiadomo, od lakieru, odpada, od futra, od wszystkiego. Finish jak najbardziej, ale tu jako finish, kurde, w ogóle moim zdaniem ona się łatwo nie wymywa. Nie dość, że siedzi jako zabezpieczenie krótko, to jeżeli chodzi o wymycie, no kurczę, są pasty, które wymywają się idealnie, a tutaj niestety, tak, mam takie obawy, że nie wymyłem jej do końca. I jak dla mnie pasta, mam mieszane uczucia. Nie ugryzła mnie w żaden sposób, oprócz zapachu z butli i to, że naprawdę można nią długo pracować i na upartego tak naprawdę, no a czy na upartego. Oczywiście, że jednoetapowo tym produktem skończysz, to nie ma problemu, bo samo to, że nawet jak jej nie wymyjesz, to robisz ten jeden etap. No to jest takie odświeżenie lakieru. Ale kurde, no wiemy, że pod spodem może być burdel, jak jej tego nie wymyjesz. Jak wymyjesz, to nie masz pewności, czy do końca wymyjesz. Ja osobiście, ja tak, no nie bardzo, no mam, użyłem jej pół butli i kurczę, nie mogę się do niej przekonać. No nie mogę, no ten akurat lubię Nanolexa, bo naprawdę produkty fajne mają, ten mnie nie przekonuje. Jakoś kurczę, ani jako zabezpieczenie, ani jako pasta, cały czas mam wrażenie, że jej do końca nie wymyłem, że ona gdzieś tam siedzi i że tak naprawdę trzeba byłoby konkretnie umyć to auto, czy tam dany panel, czymś konkretnym, żeby wymyć całkowicie ten produkt. Więc z mojej strony, słuchaj, to wszystko, produkt no nie trafia do mnie do końca. Nie trafia do mnie do końca z tego względu, że ani to pasta, ani to zabezpieczenie, raczej bliżej tutaj do pasty polerskiej niż do produktu zabezpieczającego. No takie kurcze, coś w stylu jakby miało być 3 w 1, powiedzmy, no to tutaj moim zdaniem się nie sprawdza. W żadnym stopniu. Tak naprawdę pierwsze mycie i od razu już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. No dobra. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!